Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gingis, to jest Globsky i dzisiaj gram oczywiście... Nie, zacznę wreszcie dobrze mówić. Gramy z poziomką. O, poziomką. Dzień dobry. I gramy z Szybkiem. O, i ze mną właśnie, cześć. I gramy z Szybkiem, i to jest kolejny odcinek sześciennego Globu i serwera, takiego podserwera sześciennego. Jakim czyli to teraz wyjaśnimy? Globsky'u. To wyjaśnimy. Znaczy tu, gdzie to teraz jesteśmy... Znaczy to nasza taka najlepsza stołniarka, która tu była, to się zamieniła w coś takiego. Zarosła. Zniknęła. No. Przypadła. To nie moja została nam ziemia, z ziemia tylko. Ziemia i woda. Nic więcej nie mamy. Pasty rosną. Pasty, dokładnie. Ale trochę się pozmieniało. Dobra, przełączmy się na normalny tak widok, bo ja nie potrafię na tym F5 sterować swoją postacią. Nie wiem jak ty. Ona robi wręcz przeciwnie to, co ja chcę. Jest nienormalne. W ogóle stań sobie ten, wciśnij F5, co dopiero jest. Aha, no tak, no fajnie, teraz jest dopiero w ogóle, no. Dobra, nie. Wychodzę stąd, zobaczcie co tu się dzieje, patrzcie co tu się dzieje. Tu jest ogrom, huta pod... Pod imienia, imienia, czyli huta pod poziomką, niech będzie tak, huta pod poziomką. Trochę się pozmieniało. A mianowicie powstał... Nie, Szybek, oprowadzaj ty będziesz cię przewodnik wycieczki. Znaczy, co ja mogę powiedzieć? Powstała nowa stołniarka, ale to była stołniarka jakiś czas temu, gdy byliśmy nie biedni, ale nie bogaci, ale był zaraz już, oberwiesz kamieniem. Była kasa na redstone. Więc właśnie powstała nowa stołniarka i ona wygląda tak, dzięki poziomko za zniszczenie po raz kolejny. O, właśnie zniszczyło się. To naprawia... Burzby porządkowe, o, popsułem jeszcze bardziej. No i tak, to tak. To była stołniarka. Ale dalej działa. No już będzie działać. Zmył nam cały mechanizm. Trzy. Pam, pam, dobra. To ja już nie prezentuję. Działa. Ona w każdym razie działa, jest budowana przez firmę Happy Mine Corporation. Dokładnie. Poza tym zasadziliśmy pełno drzew. Co jeszcze zrobiliśmy, Lingis? Co jeszcze zrobiliśmy? Zrobiliśmy coś takiego, zrobiliśmy. Tak, właśnie. O, coś takiego, ja tam plecami pójdę do tej niespodzianki. Coś takiego zrobiliśmy. To ja może kliknę tutaj guziczek. O właśnie, a ja i obserwujcie co się dzieje. Aaaa! Zobaczcie! Ta-da! Jak fajnie, nie? No i tak. A ten basen do czego jest, tak chciałem zapytać w ogóle? Na rybki. Aha, to będziemy rybki łowić. Mam akwarium. No. Ja tam nogi myłem dzisiaj. No to już nie łowimy. Oj, w ogóle ten. Wątpię, czy coś się tam w tej wodzie urodzi, nie? A, mamy krówki jeszcze. Oj, zdziwiłbyś jak teraz może fauna i flora przybrze. Tak, i to jaka zmutowana po tym myciu będzie, nie? Oj. No. Tutaj mamy krówki, zobaczcie, już sporo krówek mamy. A zaraz za Gingisem jest plantacja trawy poziomki. A tu jest trawa, tak, oczywiście. Trawa pod poziomką. A czemu to jest pod poziomką? To będzie trawa... To strasznie duża ta poziomka. Nie, no słuchajcie, jak będziemy mieli owieczki, to one będą miały co jeść, a my będziemy je mogli strzyc nożycami. Mm-hmm. Ale jeszcze nie mamy owieczek. Ale sobie kupimy niedługo. A co? Pewnie. Kupimy dzisiaj sobie w ogóle zrobimy część interesu życia, bo jeden interes tak życia jest tam niżej. Tworzy się interes Ląkoła życia. Tu ten lasek taki fajny, no taki przyjemny i teraz tutaj właśnie będziemy tworzyć interes życia, a teraz idziemy tam na dół, idziemy. Na dół tam? Tak, idziesz, pokażę, tam, to jest dobra, fajnie. To ja sobie popatrzę od góry. Tam jest fajnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. To zbudował nawet moje logo jest tam sobie. Zrobiłem, bo ja to sam budowałem własnymi rękoma i nogami i w ogóle. I dlatego też musiałem myć nogi później po budowie. Dobra, chodźcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Strasznie brudzą. Kaktusiarnia. Kaktusiarnia się tworzy. Tak to wygląda. Nie wiem, no, mi się wydaje, że tak nawet fajnie. Nie jest tak zabudowane. Bo za kaktusami takimi tam jakiś gracz ci urósł. Prostymi jakimiś ścianami, nie? Dlatego jakimś wzorkiem postanowiłem. A tutaj te szczeliny to chcę wypełnić tymi neterowymi cegłami, nie? Czyli tym... jak to neterowe... Nederak cegły, nie? Mhm. Dobra, to ja skoczę do sklepu po produkt potrzebny do dzisiejszego interesu. Tak to wygląda. A skrzynek to są tylko trzy poziomy. Podwójnych.
Nie sprzedaż. Kupno w sumie chciałem kupić. Trochę się zbiera, zobaczcie, nie? Powoli, na razie to powoli, bo działający tylko i wyłącznie jeden, jedyny poziom. Drugi się dopiero tworzy, ale z piaskiem jest ciężko. Wow, oberwałem od kaktusa, no. Piaskiem jest ciężko. W związku z tym, tak, tutaj wyjdziemy z postulatem. Chyba tylko u VIP-a można było kupić bloczki, nie? Tak, 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 na VIP-ie. Z postulatem, że jeżeli komuś ktoś nie potrzebuje piasku, to my chętnie przyjmiemy. Albo się możemy domówić i jakoś przeprowadzić transakcję typu kupimy od was na przykład. Jak będziemy mieli za co oczywiście. Będzie 6 na 6. Tak, to będzie 36. Nie masz kasiory? Teraz? Ja tu biedny jestem. To ja mam balance. Nie, nie tak? To jest 2L chyba. By a l any. 317 dolców, taki bogaty. Nie tak? Jak to się pisze? By a l any c e. Balance. No nie, dobrze, a ja mam 28 dolarów i 12 centów. No to można iść do magazynu. A jestem. Ja całe 0 dolarów. No bo to wiesz, zacznijmy od tego, że to my ciebie będziemy zabierać. Kobieta nie może płacić, my będziemy ciebie zabierać. Pełna kultura. Aha, jak? No, jak jedziemy, to po całości nie ma inaczej. Dobra, Szybek poszedł kupić lód. Już tak? Kupiłem. Kupiłeś. Mhm. Już kupiłeś. Witam, witam. To ja idę. Może nie powiem jeszcze, co będziemy tworzyć, tylko ja tam nie, zejdę. Nie, możemy powiedzieć, tylko przyjdziesz tutaj i tam i zaczniemy podmierzać. Idę, bo ja muszę tam spaść na dół, wiesz od po co, nie? Nie. No tam wróg się spadnę i wyniosę sobie tak, żeby to ładnie było. A że w klocek to ładnie, tak, dokładnie, słupek no słupek zrobię od tego narożnika, wiesz? Dobrze. I wtedy to bo będzie ja ładnie, idealnie, wiesz, wtedy będzie w pełne, stuprocentowe wykorzystanie powierzchni budowy, nie? No. Bo jakby ja każdy stawiał tak jak chce, to wiesz. Dobrze, to zrób chciałeś, to mów. Bo ja chciałem zrobić potem, wiesz, tą podstawę taką do naszego tajemniczego projektu. Dobra, no to zrobisz, ale za chwilę do którego poziomu mam się wspiąć? 62, tak? 62, tak. Dobra, to idę. Uwaga, skacza. A, myśleliście, że przygmocę, nie? Fly działa. Jestem teraz 26, więc lecimy w górę. 62, a na 42 postawię. Na 42 postawię taki boczny klocek, wiesz? O, coś popełni sobie. Teraz jest 42. Mamy tutaj grono obserwatorów dookoła. No kurczę, ile w jedną. Ty, się nie zerwał jeszcze ten nowy most. Dzięki, dobra. Zobacz, co tu się dzieje. O. Tam i tam. Mnie. Czuję się obserwowany. Ja poskaczę, to się złamie? Czuję się obserwowany. Nie, ale mogę wam skopać od spodu, jak chcecie. 62 ma być, tak? Tak. Dobra, to jest 62. Mhm. Teraz buduję w bok, ile mam zbudować? 13. To może już nie z kobla, to może z stone bricki. Trzeba je mieć ze sobą. Poczekaj, szybko. No. Zrobię to na razie tutaj z kobla, dlatego że to w środku wbudujemy, wiesz? Aha, rozumiesz? Ale to będzie. O jedną kratkę w bok. A czego ma być nie widać bok? A wtedy po prostu tam to, co miałem podciągnąć od dołu, od kaktusiarni, czyli obramowanie kaktusiarni, czyli te ściany, wiesz, wokół, aha, podciągnę sobie spokojnie w górę, nie? A w środku, aha, w zabudowaniu będzie to, co mamy budować. Może tak być, czy to będzie coś wyglądało? Ja mam te trzy staki. Fine for me. Dobra, to ja tutaj buduję. Czyli my tak na ukos będziemy troszeczkę od tego słupka budować? Znaczy nie, no będziemy budować od tego słupka, zaczynać kratkę w jedną i w drugą stronę, nie? Albo nawet dwie kratki, w zależności od tego, co trzeba. No narożnik, dokładnie. Aha. Jak tu ma być 13, to ja robię 15. W jedną i w drugą stronę, no nie? No bo ten, no bo 15. No to dobra, tak, wiesz co, buduj, bo ja się nie umiem, ja mam dzisiaj ten, głowa mnie boli, o. Ja już nie wiem, o co chodzi. O, ktoś spadł? Dobra. Odbywaj i w pokoju. I idziemy teraz w drugą pokoju stronę. Zaczynamy zabawę. 2, 3, 4. Zaczynamy. Oni skaczą? 5, 6, nie, oni nie skaczą. 7, 8, 9, 10. 11. Przenieś ci wędkę. 15, 14, 15 mam, kurde, dobra. I zobacz, i teraz zobacz, wiesz o co mi chodziło? To jest określenie zewnętrznej tej ściany od kaktusiarni, nie?
Aha, no tak. A tu w środku, wewnątrz, będziemy budować to, co mamy zbudować w tym pustym. Rozumiesz? Ale to... Bene, bene, dobrze. Już Kapisz. czaisz, nie? Teraz rozumiesz. To zaraz ja spadam tu, gdzie tu się ma zaczynać. Zaznaczone będzie. O, proszę bardzo. I tutaj Dokładnie. robimy raz, dwa, trzy, No, ktoś cztery, wykapuje, pięć. no. Ale ktoś przyleciał przede mnie. Cześć. Bez, dobrze. O kurczę, dzień się kończy. No co z tego? Mamy tak maszą Island ustawiono, to nic tam się nie stanie. No, w ogóle kurczę, epickie kolorki same, nie? Zielonych Dobra, rzeczy. raz, dwa. I teraz trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Parkurowcy, patrzcie, nie dziewięć, zaszkodzą. dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dobrze, że tym spadaniem to oni niczego nie psują nam na dole, nie? To No bym nie, się kaktusa denerwował. zbytnio No się i nie zobacz, boi. już teraz jest zaznaczone. Dolny poziom, górny poziom. Dolny, górny, dolny, górny. Więc zapraszam ciebie tutaj, żebyś środek tym zabudowywał. Znaczy mam skoczyć? No nie, przecież masz flya. Mam? No łamane fly. Y? No. I co? O I co? jasny gwint! I co? Ja latam. Nie gada, full Czyli ja mam opcja. skoczyć, jak chcę pomóc. No To i się możesz tepnąć do Dżingisa. no, mogę ci tepnąć Dżingis, do siebie. kurczę, ja tu trzeci dzień gram w nieświadomości. No i widzisz? O to mi chodziło, widzisz? Dobry pomysł, nie? A Bo to mi ściana chodziło. zewnętrzna. Pewnie, że Dobra, to dobry. ja cię tepnę, tylko się tak za szybko nie ruszaj, dobra? S. O. 3, 4, 5, 6. No. O, A to może jesteś powiemy już. teraz, kurczę, co Dziękuję. budujemy, co? Bo my Nie no, ostatnio już... zbudujmy na początek tylko tą podstawę, później powiemy. Ale to wiesz co, no kurczę, tyle ludzi teraz odejdzie od... Dobra, i w drugą stronę też tak trzeba budować, to daj mi Chociaż czekaj, trochę moment, moment, kamyka. moment. Stop, stop. Ja To jestem na dolnym druga. poziomie. No to jest dolny poziom, 46. Tak, o kurczę, to moment, 42, to... przepraszam. Który To miał nie być tak. poziom? 42 czy 46? To nie to. 42 mówiłeś chyba poziom, czy To ile? nie, to dobrze jest to 42, to bardzo dobrze O, jest, dostałem tylko diaksy, dziękuję ja bardzo się serdecznie. troszeczkę ten, troszeczkę nie bardzo... Zagapolowa, zaga ten. Ups. Pozbieramy te kamienie potem. Nie, one Trzeba jak to skurczyć. wpadną do wody, to będziemy je w skrzynce, no. Kuję, no, dziękuję. Kujemy to z powrotem. A O. szybko, a to tutaj wzwyż zabudowywać? Jedyne, co trzeba tu zrobić, to w tym miejscu właśnie, nie? W tym właśnie miejscu. Chociaż nie, no dobra, to... Kurczę, z jednej strony by można te klocki zostawić, bo tu ma iść ten lód, ale oprócz lodu to nic więcej. Dobra, to ja zrobię tylko No to takie ma być lód paseczki. rozpuszczony w tych Tak. dziurkach. To wiesz co, to nawet możemy z kobla to zrobić, bo to trzeba za chwilę skopać. Okej? No to ja to Skopać, taką Dżingis. budowlę tylko z kobla robić, tak? Aha. Dokładnie. I teraz słuchaj, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, piąta dziura, szósta będzie tutaj. I teraz te paski tylko musimy pociągnąć, te co wyprowadziłem. Dobra? No dobra, no Do to tak jak oborów. ja tutaj zrobiłem, tak? Chociaż co drugi wystarczy, jak coś tu jeszcze Ile ten i ten. tych dziurek ma być na ten lód? One będą. Jest jedna. Zobacz, tu Nagrywam, jest dziura, no. przepraszam. Dobry. Dobra, papa. Dzień dobry. Tu jest taka, tu są już zrobione, nie? No Tu widzę, będą raz, kostki dwa. lodu, No dobrze, ale ile tych dziurek czerwo. ma być? Sześć takich rzędów, jedną i drugą. Taki kwadrat sobie zrobimy. Aha, czyli tutaj mam dalej zabudowywać po prostu tą taką. Robić to, co No ty tam tak, zrobiłeś. co W drugą rzędzie ma kratkę, być nie? raz, dwa, trzy, cztery, tak? Cztery ma być w rzędzie otwory. Czekaj. No cztery No zrobiłeś. tutaj to też się liczy, bo No. tutaj też będzie. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzisz? Sześć. I sześć Sześć dziur. otworów ma być, tak? Tak. No to tak ma być, o. Ale nie, tu poprzecznych nie trzeba, bo to trzeba będzie wszystko skuć. To jest tylko po to, żeby ułożyć tu klocki lodu. No dobrze, to ja to później skuję, ale weźmy to tak, zróbmy, żeby to było ładnie i wyglądało, i niech ludzie sobie popatrzą, jak to ma być wyglądać. Czyli ma być sześć. Sześć otworów na umieszczenie kostek lodu, tak? No już tak będą wiedzieli, o co chodzi. Niektórzy tak, niektórzy na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cześć, nie wiem jak jest po Dobra. italiano, to nie będę mówił jak wcześniej. A to już nie trzeba, czyli z tego No właściwie. szósty to jest ten, zobacz. No, Jeden, no, dwa, no, trzy, tak. cztery, Ale ja pięć, tylko sześć. ten tak obrazowo zrobiłem. Tu trzeba powkładać kostki i resztę skuć.
No dobrze, to zaraz, na razie budujemy to całe, jak to wygląda. Dobrze, Dingis, jak uważasz? Ja lubię tak, wiesz, naprawdę, znaczy, może dlatego, że ja się nie znam na tych modach, tak, znaczy na tych wszystkich mechanizmach. Kurde, czego ja tutaj stawiam? Ale naprawdę lubię to robić na zasadzie takiej, że nawet jeżeli coś jest tak na chwilę tylko, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze jedna. No dobrze. I teraz mamy, patrz jak to pięknie wygląda. Teraz możesz sobie flajnąć teraz się. Teraz jest pełno roboty, żeby to potem usunąć. Dam radę. Ale zobacz, flajnij się i zobacz, jaką mamy ser szwajcarski symetryczny. Tak, piękny. O, dziękuję. Idealny. Słuchaj, dzięki. I idealną taką właśnie rzecz, nie? Mhm, to będziemy samo. Będziemy robić ze stone bricków na górze. Proszę kamyczki. Ja tam polecę. Dobrze. To ja przyniosę mam, dostałem. Sobie lód. Sobie przynieść lód, bo już ja masz odciski na nogach. A ja poprzepalam. O, a właśnie, a poziomka nam poprzepala. Stąd bricków. Stąd bricki to są kamienne cegły inaczej. Po polsku. I teraz żadnego światła w tym miejscu, bo nam się to roztopi, a jak się roztopi i rozwalimy potem klosek obok, to będzie katastrofa. To się rozleje. Dobra, to ja buduję identyczne jak ty, tylko na górze. Tak, tylko bez lodu, nie? Z takimi dziurkami, tak? Też. Tak, bo tam będziemy wylewać dobra, wodę. Wszystko jasne, wszystko jasne. Wszystko jasne. Ja tu zaraz to wszystko zrobię. Dingis będzie budował. Teraz no, najnowszy serial, do który zapraszam o 19 na dobranockę, to Dingis budowniczy. Silk touch, Mayday. Mam Silk Toucha, co zrobiłeś? Tu jest, bo... Daci Silk Toucha, gdzie jesteś? Bo trzeba to skuć i postawić w otwór. Dostawa cegieł. Dostawa cegieł. Tylko muszę zobaczyć, który ma jedwabny, ten dobra pierwszy. Myślisz, że jak stąd skoczę? Mam, który I otwór? Tam w środka. Tak. W ten tu? W ten tu, aha. Dobra, Tak, to wiecie co? Tak, i bravissimo. Tak? Dobrze? Proszę, Jezu, aż może chlebek zjeść, mi się udało. I do góry. No, to co? Ojejku, tyle tych cegłów. No, wystarczy. Dobra, ja cegłów jak mrówków. Teraz będę musiał to wszystko tutaj ładnie skuć, także to ja będę kuł. Ty tam kuj. Chcesz litacza, żeby w razie Nie, nie, bo ja tylko kamień to tam wiesz. Mhm. A ja buduję, ty też możesz. A ja buduję identyczne kilo? U góry. Już idę po kilo. Albo nie, bo ja mam kilo, znalazłem. Nie popsujesz wtedy, jak stracisz. Dobra, jedziemy. Nie, żebym psuła cię wówczas. Tyle będzie otworków. Raz, dwa, trzy, to będzie otworek czwarty. Nie wiem, czy to dobrze robię. Tu będzie otworek piąty. I otworek szósty, zamykający całą budowlę. Ja to robię? Dobrze. Jak mogę robić, że... Teraz ten pomost trzeba będzie zniszczyć, bo on już jest niepotrzebny tam, a przeszkadza w budowie, jest wiesz? Potrzebny. Ale ja mówię o ten pomost wyżej trochę, to trzeba ja będzie... Ja nie skaczę. A to ja ci tylko jakieś schodki ci wykombinuję najwyżej, bo... Jakby to najlepiej poroztapiać potem? Glowstone'em no, nie mam pojęcia. Chyba. Szybek.pl. Ojej. Próbujmy. To ja. Tak nam nie mówią. Tak. To szybek. Bum. Nie właśnie. Coś ktoś coś ode mnie chciał. Dobra. I to jest jeden. Można do was na kanał TS? Kto tam pisze? Na razie nie, bo nagrywamy. Ale tego nie będę mówił, bo za chwilę tu będzie tłum. No właśnie. Dobra, będzie tak. Tak, raz, dwa. Poziomko, kujesz? Poziomko. No. Jeden, dwa, trzy. Musisz kuć. Nie zabudowuję? Masz kuć, nie budować. Masz kilof. Mój, prywatny. Tepe. Sprzedam. Na Allegro. Dobra, jest. Co chcesz sprzedać na Allegro? Prywatny kilo szybka. No, to może być niezła cena za niego. No, tak. Pakobla.
Ja mam chyba lęk wysokości w tej grze, naprawdę. Razem z Flyem, oczywiście. Nawet z Flyem mam lęk wysokości. Ja nie w takich miejscach się potrafiłem zabijać. Co za wujle robię? Masz kłuć, czyli niszczyć, nie budować. Po to to usuwam, żeby tego nie było. Nunu. Mamy się pozbyć tej podłogi oprócz lodu. Trochę zmienia. To zmienia postać rzeczy, no. Ja tu... Zerknij do góry, czy takie coś jest ładne? Zobacz, jak będzie wybudowane. Raz, dwa, trzy. Normalnie symetryczne drugi plaster Seracha. No, musi być symetryczny, bo jak to się nie będzie, te rurki się nie będą... Uwaga, ale to ja muszę zniszczyć, bo wiesz, że to przebiega nad serami. Muszę tu kawałek tego usunąć. No, trzeba to usunąć. To potem ewentualnie... niszczę to. Jakoś to wymyślimy, żeby się tutaj dostawać, nie? Mhm. O, przeskoczyłem, widzicie? Nawet na flame. Znaczy, wiesz, my jak my, może z poziomką. No tak, ale ja tu niszczę to. Nie wiem, czy wystarczającą część, ale się okaże za chwilę. Patrzcie, moi drodzy. Gdzie? A, poziomku? A ja co mam teraz szybek zrobić, jak ja mam pod sobą tylko jeden klocek? Zniszczyć go. Aha. Dobra, mogę to wam pomóc to niszczyć. No dobrze. Poziomko, ty chyba będziesz musiała już asystować nam z tamtej końcówki, wiesz, bo zaraz spadniesz i to będzie tyle z bycia owocem. No właśnie, ktoś się znowu pozbył życia. Jest. Panie kochany kolego, tu przesympatyczny, który jesteś w takiej bardzo kraciastej bluzie. Radziłbym ci stąd iść. Idź pan stąd. Bo za chwilę nie będziesz miał gdzie stać. Już nie ma gdzie stać. Zobaczcie, jaki jestem wredny. Zakopałem. Teraz niech sobie skaczę. No, teraz nie? Macie parkour. Dobra, i teraz zobaczcie. Mamy. Nie stać. Ty masz za dużo cennych rzeczy. Słuchajcie, dobra. Żeby to roztopić, to najlepiej będzie. No właśnie, czy? Właśnie. Jedna bardzo ważna rzecz. Gratulacje do pana. Jedna bardzo ważna rzecz. My będziemy musieli jeszcze tu zrobić, tylko z jakichś prostych bloczków do rozwalenia. To chyba też są bryki mogą być. Na każdym takim bloczku trzeba taki wianuszek zrobić, żeby woda, która tu skapie do środka. Żeby tam została, tu, tak? Tak, żeby tu została. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Okej, to już to robię, te wianuszki. Nie ma problemu. No to tak. W takim bądź razie trzeba wziąć łapki. To, tu. Tu, a to sobie. A to w sumie mogę pokasować. Ja bo sobie. To trochę nie przemyślałem. Tak sobie wykopać. Teraz sobie polećmy dalej. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. Matko, pyk. Masowo nam tu chodzą teraz. Wiesz co, krzyżyki rób po prostu, bo będzie szybciej, myślę. Wydajniej. O, kwiatuszki dostałem. Dziękuję serdecznie za miłe przyjęcie. Normalnie, ale urodziny miałem już. Imieniny też są za mną. Ale a dzięki. Chodzi o te wianki. O, ła. Dobra. Krzyżyki. Aby to jedno tylko zaznaczyć, nie? W którym miejscu. To mniej więcej jest... tak to będzie lecieć. O, i teraz tutaj zniszczyć to. O właśnie, ty możesz na przecięciach w tym momencie kasować bloki. No właśnie, chcę to robić, nie? Mhm. Że tutaj trzeba jeszcze dostawić. Jak trochę nieładnie to robię. Ale już trudno. Ważne jest, żeby efektywnie. Rób krzyżyczki, a ja będę robił dziureczki. Ja się usteczniam chyba. Nie, wiecie co? Mi chyba w dzieciństwie takich gier brakowało. Kółko i krzyżyk? Też. Znaczy w ogóle ja pierwszą grą, ja już mówiłem kiedyś, jak pamiętam, to miałem... Jak to dawno było? Nie powiem. Nie powiem. Po prostu nie powiem. Nie, no dobra, powiem, przyznam się. To było 30 lat temu, jak pierwszy raz chyba miałem styczność z komputerem. Jeżeli to można nazwać komputerem, bo istniało coś takiego kiedyś, to się nazywało ZX Spectrum, bądź też Timex, nie? Czekaj, tutaj brakuje. Coś tak to rozkopujesz bardziej, widzę, bo tu jest dziura. Jaka dziura? No, gdzie nie, gdzie są dziury, bo... To mają być wianuszki, nie? I to tak. Aha, czyli tak to robisz specjalnie, tak? Sprawdźcie, czy to jest pełna kratka, to wtedy na pewno każda wszędzie będzie dobrze. Moment, zobaczmy od góry. No, patrzę od góry, czekaj, tutaj coś wcześniej zebraliśmy. Próbuję. Spada. Dobra, patrzmy od góry. Chyba jest dobrze, wiesz? To dobrze, to dobrze.
Dobra. No w tym momencie ja mam aż jedną pochodnię i te wszystkie bloki będzie trzeba roztopić. Ale to dopiero... Chwilę, czekaj, ale dopiero... Mam ich 11. Dopiero wtedy, jak ja wodę wyleję z góry, czy nie? A, bo Szybek poszedł, bo tak. Telefon pewnie zadzwonił. To zaraz poczekamy. I słuchajcie, właśnie, to ja opowiem o tym Timexie. No i miałem wtedy 12 lat, to było 30 lat temu. Jać. Jak ten czas leci szybko. Nawet się nie obejrzałem, kiedy się ożeniłem, kiedy mi się dzieci porodziły. Znaczy szczęśliwy byłem zawsze z każdego dziecka. I wtedy właśnie taką pierwszą grą, którą grałem, było coś takiego, co się nazywa Bruce Lee. Jak ten aktor, który też nie żyje. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to wpiszcie sobie w ogóle w goglach Bruce Lee gra, ZX Spectrum czy coś takiego. Zobaczycie, jaka grafika była kiedyś. Dobrze, jestem. Co mnie ominęło? Ominęło cię pytanie moje do ciebie, ale to sobie obejrzy film, to sobie posłucha opowieści o tym. Czy ja mam ja tak tutaj... roztopię lód. Od razu mam wylewać tą wodę teraz, czy kiedy? Mam tu kłaść jak pochodnie? Roztopimy... A, czyli po roztopieniu, tak? Tak, musimy dobra. To wszystko roztopić. Szybko. To ja lecę po wiaderkę z wodą, nie? Ale to jeszcze nie, bo... Wstawiać tu pochodnie, tak? A kiedy będziemy wodę wylewać? No, w zasadzie tak, no... Ja myślę, jakby to najlepiej roztopić, to chyba tak, nie? Ja nie znam systemu roztapiania lodu w Minecrafcie, wybacz, ale nie wiem, jak to się dobra. Robi. Dobra. To... Ja będę patrzył z góry. No bo zasięgamy Wikipedii, Minecraftopedii w sumie. Fajna rzecz. Nie, chyba myślałem, że coś się ten rozpuściło, ale chyba nie do końca. Rozpuściło się. Tu. Tu, where? Tu. Tu już, zobaczcie. Tu już jest rozpuszczona. Taka zdolna jestem. Widzisz, bez Minecraftopedii. Widzisz, że ty nie chcesz słuchać. Nie chcesz słuchać, no. No bo po co słuchać? Tu też się rozpuściło. Po co słuchać? No jak po co? No. Nie no, no bo zmienię zdanie normalnie o tobie. No jak po co? Tutaj i tutaj. I się musi rozpuścić. Nie ma siły. Chyba, że ja zimowe pochodnie wziąłem. Jeszcze o takich nie słyszałem. No bo to tylko w moim wydaniu są. Ale tak twoje... No co, moje rozpuszczanie nie działa. Nie chuchaj, bo zamarznie jeszcze bardziej, no. Ale jak chucham, to ciepło, nie? Jak będę dmuchał, to zimno. Tak. No jak to ma się rozpuścić? Kuziomku, jak ty to rozpuściłaś? Weź no się przyznaj. Ty z boku stawiałaś? Bo wzięła ciepłe pochodnie, a nie zimne. Normalnie tak na kratka jak my? Bo ja brałam tak? Z węgla takiego z kopalni, a nie takiego... Z bieda szybów brałaś to. Ojej, no i moje nie chcę, no jak dzięki zwykle, nie? Tak? Poziomka ustawiła jedną pochodnię, roztopiła 5. Ty 4 i nie mówisz jednego. No dobrze, bo to mówiłem, nie chuchaj. To jak mam odchuchać teraz? Wina tak, szybka. Teraz podejdź i... Dobra. Ale to przy tym miałeś zrobić, to no właśnie. No co? Poziomka, jak ty żeś to roztopiła? No weź ty, zdradź tajemnicę. No bo owoce mają wtyki u światełek. A jest już magia. Tak, to jest zaawansowana magia. No wiecie co, wy sobie roztapiajcie tutaj, przełamujcie pierwsze lody między sobą, ja se pójdę po wodę. Dobra. Ja sobie to idę po ja wodę. Ja poszukam czegoś na pochodnie, albo może o. Tą pochodnie. Ja nie ma pochodnie. Wodę, gdzie wiaderka są. Były gdzieś, na pewno były. Na 100% tu, były. Są dwa w tej tu jest lawą i są dwa. Dobra, i idę napełnić będziemy wodę. Będziemy musieli troszeczkę pobiegać. Idę po wodę, woda była najbliższa tu. O. Czyli polatamy parę razy. Tak, oczywiście, bardzo cię lubię, mój widzu. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Cześć. Teraz pozwól, że się napiję. Napiłem się. Lody. Gdzie tu jeszcze lody jest? Tutaj. No. Topić się. W sensie nie utopić. No i tak co? Ten mój jest. Mój jest, tak, posłuchają. Mój jest tak obstawiony tymi pochodniami i on ma w nosie ciepło przez nie wydzielane. Ja stąd widzę i zero. No. Dodałem. Teraz jest 8 pochodni. No bo ja trzeba ładnie poprosić. Kochany bloczku. Ja, ojej! O! A, mówiłam! Działa!
Udostępniam wam tajniki mojej magii. To co, mogę już wylewać to, gdzie jest woda, woda? No, wiesz, tak, ale wtedy nie będziemy może widzieć, gdzie wszystkie są. Musimy wszystko. Znaczy ja widzę od góry, nie? To już będę wiedział, które wylewać. Cały pierwszy rząd już jest roztopiony, więc mogę to zalać. O, no, dobrze. Czekaj, czekaj, patrzę. Celuję wiadrem wody w to. Powiedz, czy dobrze leci? Obserwuj pierwsze źródło wody. Uwaga, tak niżej. Dobrze niżej. Poleciało, widzę. Jest. Dobra, daj, uwaga, w drugi. W drugi poszło. Co się popsuło? Wyłączyć system. Co się popsuło? Zabrałem wodę. Woda leci wszędzie. No jak wszędzie? Nie wiem czemu. Wyłączyć wodę z góry? Tak, no wyłączyłem. Nie wiem, czekaj, bo wszystko się leje tutaj na dół. Przelało się na dół? Mhm. Jeju, kaktusy! Moje kaktusy! Nie, kaktusy chyba są całe. Tak, co, całe. Co ty? Nie no, kaktusom to nic nie będzie. Ale jak to wyłączyć teraz? Co żeśmy zrobili najlepszego? No właśnie ja nie wiem. Bo to tak miało działać. Mhm, no widać jak działa. A może jednak to najpierw trzeba wodę wlać na lód i dopiero wtedy rozpuścić? To sprawdźmy. To ma sens. Tak, tylko czekajcie, bo ja mam tylko dwa wiadra, a tu jest 28 tysięcy źródeł. To może zabudujmy je. O, to jest dobry pomysł. O, widzisz. I zaraz sprawdzimy na takim, gdzie został lód tylko. A to jest jeszcze taki? Jest, widzę. Jest. Nawet tutaj na narożniku jest jeden. O. Wy zabudowujcie, ja... Czekajcie tu. No to ja mogę tylko, bo... A, bo to od spodu trzeba, dobra. No. Narożne jedno zostało. Dobra, czy jeden lód... Ale czy ten lód jest dobrze włożony? No tak. A czemu? A on nie powinien być obudowany tym kamiennymi cegłami? Nie, bo jak wtedy zupdate'ujesz blok, to się rozleje. Aha. To wiesz co, ty chyba masz rację. Chyba masz rację i to może tak będzie właśnie trzeba zrobić. Dobra, sliktasz i rozbić ten lód? Już moment, muszę opanować do końca sytuację. Ale zobaczcie jak ta woda fajnie wygląda. Z dziurami w środku, nawet woda jest dziurawa. Nigdy bym nie wiedział. Gdybym ja grał Minecrafta, to bym nie powiedział, że woda jest dziurawa. No nie? A to za dużo tego lodu nam nie zostało. No. Mam jeden. No i dobra, i teraz i popatrz. I popatrzmy na to. Zróbmy to na przykład na tym narożnym. Wezmę ten lód sobie w garść. Wodę też mam. I zobacz, czekaj. Postawię ten lód bezpośrednio. Może jeszcze na tym, na shifcie. Pod, musisz, czekaj, ja ci tu zrobię. O, tu go kładź. Ja teraz tam posprzątam no, dole. No. Nie, czekaj, mam. Tutaj to miało być? Nie, niżej to miało być. Niżej to było! Tutaj. Właśnie niżej to mieliśmy przed chwilą. To zróbmy tak, że patrz, teraz popraw to, daj niżej, masz silk. No nie, zostaw to teraz. Ale jak teraz to się rozpuści i zniszczysz blok, to się rozleje na pewno, bo się update'uje otoczenie wokół klocka wody, pełnego klocka wody i wtedy się na pewno rozlewa. Ale wiesz o tym, że ja ten lód, on był tutaj i ja go stąd wykopałem? O stąd właśnie, z tej szczeliny, on był tu. W środku? Mhm. A to weź go przenieść klocek niżej, bo ja nie wiem, to czekaj. No dobra, czekaj, zniszczę go, tak? No. Diktacz. On był i co? I on był, tutaj. Proszę pana, no w tym miejscu. Sympatycznego. Gdzie on ma? Gdzie ja go mam? Gdzie na go tym klaceczku tu. Ja go nie mam. Poziomka ty go masz? Nie, a tak. Postaw go, o właśnie, tu. No ale tak było, no oczywiście, tak było. No, to dobrze. To tak właśnie chyba... No ale pod spodem ten klocek musi być? Nie. O to? Nie, on zniszczyć to? Po to, żeby go... Ja już go kopię. No dobra, i ten to teraz. Obok też. Ale on się nie. O, popsuł się. I ten obok też tu. O, mm-hmm. Właśnie. I teraz dobra, ja lecę obok na górę i wlewam w wodę. Dobrze. Patrzymy. I potem to topimy. Próba numer dwa. Uwaga. Jedno tylko, uwaga. Mam wiadro, uwaga, bo mam wiadro z wodą w ręku i nie zawaham się go. Tam od góry ktoś patrzy, weź go. Przesuń go, bo mu się na głowę naleje i poda nas do sądu. Ma ten Ice Bucket Challenge. Tak? Dobra, już. O. Leje się. O, i się wlało. I teraz okay. Z boku pochodnie bym tylko tutaj gdzieś ma. No ale w jaki sposób te pochodnie mają mieć wpływ na coś, co jest pod spodem? Ja tak roztopiałam.
To się poziomki pytają, ona to jakieś konszachty z świetlikami. Nie, ona ma konszachty z siłami natury. Ostro. No i co? No i co? No i co? No i co? I czekamy. 3 godziny później. No, i co? Daleko amen, jeszcze? No, amen. Słuchać. Albo nie. Ja już nie wiem, co to wtedy było. Zimowe pochodnie Dżingisa, czy chuchanie? No ja już też nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobra, to albo tu się zrobi klocek wody, albo zalejemy wszystko i nie wiedzieć czemu, wszystko się popsuje. O, dziękuję. Zostałem stuck redstone. A postaw to teraz normalnie. Znaczy co, normalnie? Mamy jeszcze jakiś jeden lód chociaż, czy nie? No. Tu były chyba 2 lody. No, tu tak, są 2. Tak w ogóle to można wykopać wszędzie w tym momencie te koble tu, znaczy koble, te kamienie. Moim zdaniem, znaczy jeżeli no. mogę mieć swoje zdanie. No, oczywiście. Ale tak nie mogę, to i tak będę miał. To zobacz, jakbyśmy to postawili faktycznie tu w tym środku, nie? I dopiero rozpuścili, ta woda by tu została. Natomiast to, jakbyśmy rozpuścili pod spodem, to spowodowało, że przez tę rozpuszczoną wodę z lodu to przepłynęło. No właśnie, dlatego spróbujemy twoją teorię, że najpierw spuszczamy wodę jak teraz i czekamy, aż się roztopi i zobaczymy, co się stanie. Dobra, ale to mamy jaką porę roku w Minecrafcie? Lato? No, tego. Tego południe. To nie wie nikt, nie? Ale, ale posłuchajcie jedno, bo my już tu stoimy parę minut i widzicie, że... Się nie topi. Wow! Się nie topi. To może sprawdźcie, jakie się nie topi. W kaktusach. O. Się nie topi. Idziemy, zobaczymy do kaktusiarni? Mhm. Poziom organizator czasu. Ja tu pokopię, ja jeszcze pokopię tutaj. To ty już sobie kop. Moi drodzy. Przygotować się mam na później. No oczywiście, że tak. A ja wam powiem tyle, że to jak nam to się udało, czy się nie udało, to zobaczycie w kolejnym odcinku już. Z poziomkowo, szybkowo dżingisowych przygód na sześciennym globie na serwerze Globskaju. Także dzięki z wam mówi serdeczny i osłodziutkie papa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Link do, przepraszam, kanału Szybka. Oczywiście pod spodem, pod filmem. Tam się znajduje. I kolejną rzeczą, którą jeszcze musiał się was zapytać i prosiłbym o wypowiedzenie się w komentarzach pod tym filmem. Zaproponowałem Szybkowi udział w klipsach na sześciennym. Ale jestem strasznie poskudny. Ja to wszystko powiem. Co myślicie o tym, żebyśmy razem z Szybkiem nagrywali klipsy, o które mnie męczycie? Piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie taki duet, będzie. Tylko od razu was ostrzegam, że Szybek jest naprawdę bardzo szczerym człowiekiem. Wymagającym. I wymagającym co do budowli. Więc żebyś później nie było dziwnych, durnych komentarzy, jeżeli on wyrazi swoją opinię na temat jakiegoś domku. Bo naprawdę będzie mówił szczerze, tak jak on to widzi i tak jak mu się podoba. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak Szybek buduje, to zapraszam właśnie do niego na kanał i zobaczcie sobie jego serię, gdzie potrafi domki zbudować z niczego. Na bardzo małej przestrzeni. No tak, bez przesady, z powietrza jeszcze nie. No nie, ale mówię, na bardzo małej przestrzeni domki w pełni funkcjonalne, które naprawdę są super. Także zapraszam do pisania komentarzy pod tym filmem, co myślicie o duecie do klipsów Dżingis i Szybek. Może weźmiemy sobie też jeszcze jakąś trzecią osobę, żeby na przykład, nie wiem, taką was ukoiła swoimi słowami, miłym głosem, na przykład poziomkę. Ukoi was swoim głosem po opinii Szybka. No ale przede wszystkim chodzi tutaj o to, żebyśmy razem z Szybkiem nakręcili właśnie serię klipsów na sześciennym globie z różnych serwerów. Jeżeli to chcecie, piszcie w komentarzach. I tak, moi drodzy, kolejną rzeczą, bo klipsy tak czy inaczej będą, kolejną rzeczą jest to, że proszę was teraz o zgłaszanie się pod tym tylko wyłącznie filmem, pod tym filmem, do klipsów z sześciennego serwera Mineglobe. Piszcie swoje niki na serwerze, jakie macie na Mineglobie i jeżeli macie tam no swoją grotę pobudowaną i chcecie, żebyśmy to ocenili, to piszcie pod tym filmem komentarze zgłaszam się do klipsów. To ma brzmieć dokładnie tak. Zgłaszam się do klipsów Mineglobe i nick swój z Minecrafta serwera. Jeszcze raz powtarzam. Zgłaszam się do klipsów
Mineglob i nick serwera Minecrafta. Wtedy będę wiedział, gdzie mam się udać, co mam szukać, co zobaczyć i co oceniać. Jeszcze raz powtórzę. Sorry, Szybek, że trzy razy, ale nieraz trzeba. Jeszcze raz. Komentarz ma brzmieć: zgłaszam się do klipsów Mineglob i dalej wasz nick z Minecrafta. To tyle ode mnie. Jeszcze raz serdeczny ją, słodziutkie papa. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, a ja was zapraszam oczywiście jeszcze na kanał Szybka. I teraz proszę głos do Szybka, bo ja się rozkręciłem. Zobaczyć, co stworzymy. Trzymajcie się. A poziomka? Takie ładne, takie... Papa! O, właśnie. Hej, na razie.